W imieniu Towarzystwa Miłośników Wrocławia serdecznie zapraszam na spotkanie z dzielnicą Czterech Świątyń. Do powojennego miasta Wrocławia ludzie przyjeżdżali z różnych stron, nie tylko z Polski. Przywozili ze sobą swoją religię, kulturę, przyzwyczajenia. Dla wszystkich było to nowe miejsce. I na pewno początki nie były łatwe. Ale Wrocław, który w średniowieczu został założony na skrzyżowaniu szlaków handlowych, od zawsze był miejscem, gdzie łączyła się kultura zachodu ze wschodem. Kryształowa planeta to rzeźba, która stoi na skwerze, skąd możemy rozpocząć spacer w stronę dzielnicy Czterech Świątyń. Rzeźba wrocławskiej artystki przedstawia dziewczynę, która ubrana jest w suknię symbolizującą kulę ziemską, na której religie i kultury są różne, ale świat jest jeden. Parę słów o tym, czym jest dzielnica wzajemnego szacunku czterech wyznań. Powstała ona w 1995 roku z mojej inicjatywy. Związana była z skandalicznym zachowaniem grupy narodowców, którzy nam wybijali szyby w synagodze. Wtedy pomyślałem, że ratunkiem może być kazanie księdza, który powie parę słów w obronie naszej synagogi, naszej wspólnoty. No i rzeczywiście ksiądz proboszcz Jerzy Żytowiecki wtedy poprosił swoich wiernych, którzy tutaj mieszkali dookoła synagogi, aby wspomogli gminę. Rzeczywiście te incydenty, już więcej ich nie było. I wpadliśmy wtedy na pomysł, aby do tej współpracy zaprosić nie tylko synagogę, Kościół rzymskokatolicki, ale także i cerkiew, i Kościół ewangelicko-augsburski. No i do dzisiaj mamy wiele programów, szczególnie edukacyjnych, bo uważamy, że edukacja dzieci i młodzieży jest tym, co jest najważniejsze w tworzeniu szeroko rozumianej tolerancji i dialogu międzyreligijnego. W dzielnicy odwiedzimy synagogę pod Białym Bocianem, prawosławny Sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogu Rodzicy, Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Antoniego z Padwy oraz Kościół ewangelicko-augsburski Opatrzności Bożej. Synagoga w języku polskim Bożnica, miejsce poświęcone Bogu, ale nie jest to świątynia. W judaizmie jedyną świątynią była ta, którą wybudowano w Jerozolimie, a która przez Rzymian została zburzona w 70 roku naszej ery. Synagoga pod Białym Bocianem. Pierwsza modlitwa odbyła się tu w roku 1829. Szczęśliwie synagoga przetrwała Noc Kryształową w roku 1938. Podczas II wojny światowej z dziedzińca przed synagogą odbywały się deportacje Żydów do obozów zagłady. Po II wojnie światowej dosyć długo nie miała prawdziwego opiekuna, by w roku 1996 wrócić do gminy żydowskiej. Dziś synagoga jest wyremontowana, odzyskuje dawną świetność. Odbywają się tutaj uroczystości modlitewne, ale również koncerty, spotkania. Synagogę zaprojektował Karl Langhans, twórca bramy brandenburskiej. Ale od tamtego czasu do dnia dzisiejszego synagoga przeszła wiele remontów, jak również kilka przeróbek. Nie zmieniła się tylko orientacja synagogi ze wschodu na zachód. Synagoga pod Białym Bocianem posiada również tak zwany babiniec, gdzie na pierwszym i drugim piętrze mogły modlić się kobiety. Mężczyźni, którzy wchodzą do synagogi, muszą mieć nakrytą głowę, najczęściej przez jarmułkę,
kobiety mogą mieć odsłonięte głowy. Jesteśmy w małej synagodze we Wrocławiu przy ulicy Włodkowica 9. Jest to naszą drugą salą modlitwy obok dużej synagogi. Ta jest mała i tutaj modlimy się poza okresem epidemicznym. Mieści tutaj około 50 osób. No w tej chwili modlimy się tylko w dużej synagodze. W każdej synagodze najważniejszym elementem jest święta szafa. Ona jest zawsze na ścianie wschodniej. Są w niej zwoje Tory, czyli pięcioksięgu mojżeszowego. W szafie widoczne są tylko pokrowce. Natomiast po wyjęciu zwoju i położeniu go na specjalnym pulpicie zwanym bima, z niego czytane są święte zwoje. Zawsze w poniedziałki, czwartki i szabaty, czyli soboty, czytamy z pisma i to jest najważniejszą częścią liturgii. Najważniejszą częścią liturgii jest czytanie ze zwoju Tory, czyli pięcioksięgu mojżeszowego. Jest to pergamin nawinięty na dwa wałki, zwane Eschaim, czyli drzewa życia. I nie powinniśmy dotykać liter, ale za pomocą specjalnego wskaźnika, zwanego jad, wodzimy tekst i czytamy głośno, tak aby wszyscy słyszeli. Najważniejszym symbolem w judaizmie jest świecznik siedmioramienny. U nas on jest na szafie. Nazywa się menora. Historię kościoła pod wezwaniem świętego Antoniego warto rozpocząć datą 1522. Wtedy to, obrażeni na ówczesną protestancką Radę Miasta Wrocławia, Bernardyni opuszczają miasto Wrocław. Ale upominają się pod koniec XVII wieku o swoje miejsce we Wrocławiu. Ówczesny biskup przeznacza pod budowę klasztoru i kościoła parcele między ulicą wtedy Wołową, a ulicą Zaułek Psi. Franciszkanie budują kościół. Nie cieszą się niestety długo kościołem, klasztorem, ponieważ opuszczają go około roku 1710. Na ich miejsce przychodzą siostry elżbietanki, które w klasztorze zakładają szpital. W II wojnie światowej siostry elżbietanki opuściły klasztor. Przybyli tutaj Salezjanie, którzy opiekowali się parafią pod wezwaniem świętego Mikołaja i kościołem świętego Antoniego oraz z budynkami klasztornymi. W późniejszych czasach w klasztorze przebywali studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, by w roku 1998 klasztor, kościół przejęli Paulini. I to oni do dnia dzisiejszego sprawują opiekę nad tą świątynią. W kościele świętego Antoniego, który jest parafią świętego Mikołaja, w powojennym mieście Wrocławiu 13 maja 1945 roku odbyła się msza dziękczynna, gdzie dziękowano za to, że skończyła się wojna, jak również, że Dolny Śląsk znalazł się w granicach państwa polskiego. Kiedy Marcin Luther przybił 95 tez na drzwi kościoła w Wittenberdze,
Ruchy reformacyjne bardzo szybko dotarły do Wrocławia. Ale Kalwini nie posiadali swojego kościoła. Luteranie modlili się w kościele Marii Magdaleny. Król pruski Fryderyk II, który rezydował w Pałacu Królewskim, przyczynił się do budowy kościoła dla wyznawców kalwinizmu. Sam pochodził z kalwińskiego rodu Hohenzollernów. Kamień węgielny pod budowę kościoła położono w roku 1747. Niestety wybuch wieży prochowej dwa lata później spowodował, że kościół trzeba było budować od nowa. Pierwsze nabożeństwo odbyło się już w roku 1750 i do końca II wojny światowej służyło Kalwinom. Po roku 1945 kościół należy do luteranów. Kościół to świątynia późnobarokowa, orientowana z południa na północ. Ma owalne wnętrze, na którym znajdują się empory, ale najbardziej okazałym miejscem jest ambona. Ambona ołtarz. Kazalnica jest z roku 1750. Centralne jej ustawienie odzwierciedla znaczenie, jakie reformowani przykładają do kazania. Nośnik wielu wartości moralnych i dydaktycznych. Organy pochodzą z roku 1750, choć instrument jest, można powiedzieć, współczesny. Nad organami znajduje się oko Opatrzności Bożej. Organy mają piękny dźwięk, dlatego też w kościele odbywają się koncerty. Świątynia od roku 1947 jest pod wezwaniem Opatrzności Bożej, ale w roku 1830 kościół nosił nazwę Dworskiego. Związane to było również z rocznicą 300 lat konfesji habsburskiej. Rozłam między katolickim kościołem zachodnim a prawosławnym kościołem wschodnim nastąpił w XI wieku. Nazywamy ten okres Wielką Schizmą Wschodu. Porozumienie między tymi dwoma kościołami nastąpiło dopiero w późniejszych wiekach, w roku 1965 podczas II Soboru Watykańskiego. Od tamtej pory zaczął się dialog między tymi dwoma kościołami, dialog ekumeniczny. Wrocław powojenny to miejsce, gdzie przyjeżdżały również osoby religii prawosławnej. To właśnie na potrzeby wiernych w roku 1963 późnogotycki kościół z wyposażeniem barokowym, zniszczony dotkliwie podczas II wojny światowej, przekazano właśnie na potrzeby kościoła prawosławnego. Kościół w średniowieczu był kaplicą cmentarną kościoła świętej Elżbiety. Potem stał się kościołem pod wezwaniem świętej Barbary i należał do cechów wrocławskich. W XVI wieku został przekazany religii protestanckiej, by po II wojnie światowej stać się kościołem autokefalicznym polskim wyznania prawosławnego. Ikonostas, który widzimy w zachrystii wcześniejszego kościoła pod wezwaniem świętej Barbary, to ikonostas, który pochodzi z rozebranej cerkwi z Sosnowca. To właśnie w tym miejscu odbywały się pierwsze nabożeństwa w kościele prawosławnym. Dziś również odbywają się tutaj codzienne nabożeństwa. Główne uroczystości odbywają się w nawie głównej. Krzyż prawosławny, nazywany również krzyżem słowiańskim, wyróżnia się szczególnie tą jedną poprzeczką. Ta górna jest symbolem napisu, który był na krzyżu, ta symbolem miejsca, gdzie przybito ręce Chrystusa i ta przekrzywiona, która pierwotnie była prostym podnóżkiem, znaczenie ma takie, że symbolizuje nam, przypomina o tych dwóch łotrach. Ten, który był dobry po prawicy ukrzyżowany Chrystusa i wyraził skruchę i żal za grzechy, które uczynił, dostąpił zbawienia. Ten, który był po lewej, nie
wykazał skruchy, poszedł do otchłani. To jest pierwszy przekaz. Drugi, ważniejszy nawet dzisiaj dla nas jeszcze jest, że ta poprzeczka wspominająca o tych dwóch łotrach przypomina nam o bezgranicznym miłosierdziu Bożym, że Bóg jest gotowy wybaczyć każdy grzech, tylko do tego jest potrzebna skrucha. Ikona. Obraz sakralny powstały w kręgu kultury bizantyjskiej, wyobrażający postaci świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne. Charakterystyczne dla chrześcijańskich kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i grekokatolickiego. Ikony prawosławne są nieodłączną częścią tradycji prawosławnej. Znajdują się w świątyniach oraz w domach wiernych prawosławnych. Zegar, który znajduje się na wieży kościelnej, nazywany był zegarem kluskowym, ponieważ od zawsze spóźniał się i to o 15 minut. Kiedy gospodynie w mieście Wrocławiu słyszały, że zegary w mieście biją pełną godzinę, rzucały do garnków kluski. Kiedy odzywał się zegar z kościoła świętej Barbary, wiedziały, że kluski trzeba wyciągnąć i były idealne do spożycia. Dzielnica Czterech Świątyń to nie tylko religia, to również coś dla ciała. Zieleń, pasaże, uliczki, restauracje, kawiarnie. Na spacery po tym urokliwym miejscu w imieniu Towarzystwa Miłośników Wrocławia serdecznie zapraszam.